Cześć. Co zrozumiałam? Szczęśliwi ludzie są tacy, którzy dzień i w nocy myślą, jak stać się bardziej silnymi, bardziej spełnionymi, bardziej przybliżyć się do tego, żeby życie było wypełnione ciekawymi wydarzeniami, żeby życie było wypełnione czymś, co sprawia, że czujesz, że jesteś potrzebny, że ludzie do ciebie lgną, że świadczysz jakąś usługę albo produkujesz jakiś produkt, wyrób, który jest ludziom potrzebny. Niekiedy martwisz się, że jakaś osoba nie zachowuje się tak, jak ty chcesz. Niekiedy ubolewasz nad tym, że ludzie cię nie dokochali, że ci nie dali tego, co ty potrzebujesz, że cię nie zrozumieli, że nie piszą, że nie odzywają się. Wtedy jesteś w pozycji ofiary. Byłam w pozycji ofiary. Nie opłaca się. Jedyna możliwość, żeby czuć prawdziwe szczęście i niekończące się szczęście, to kiedy ty masz swój dziennik rozpisany od rana do wieczora i inni muszą się tam po prostu wtrynić i oni szukają możliwości się z tobą spotkać, a nie ty płaczesz w poduszkę i myślisz, Boże, kiedy to ja zobaczę tego człowieka, kiedy on po prostu mnie zaszczyci wiadomością na Facebooku albo na Instagramie, albo napisze mi maila. To jest bardzo ważne. Ja już przestałam mieć iluzję oraz nadzieję, że można być szczęśliwym, silnym i spełnionym, polegając na kimkolwiek innym niż ja. Tobie też tego życzę. Tą wiedzę można uzmysławiać sobie coraz głębiej na każdym nowym poziomie. Coraz lepiej to rozumieć. I ja też to robię. Coraz lepiej rozumieć, coraz głębiej, jak bardzo to jest ważne. Pomyśl nad tym. Tutaj są moi przyjaciele, oni też mają tutaj selfie stick. Będziemy niedługo jeść z nimi hinduskie jedzenie. No i ważne są chwile i piękne miejsce. I tutaj jest właśnie jedzenie, stoi na podłodze już i czeka. I to jest bardzo piękny, wspaniały, takie otoczenie. To jest moja koleżanka. What's your name? Caitlin. Caitlin. Mm-hmm. Bardzo ładnie to wymawia, tak nie mogę. Powtórz jeszcze raz. Say one once again in your beautiful English pronunciation. Caitlin. Amazing. A tutaj jest mój przyjaciel, który ma na imię. What's your name? Samarth. Samarth. And where are you from? Originally from India. Właśnie, z Indii jest. Wiecie, jak to jest ciekawe? Jak jest fajnie. Ludzie z tego świata. Teraz będziemy jeść. A tutaj jest flaga Kanady. O. No. Piszcie, jeżeli macie pytania. Szczęście to chwila i siła swoja. Swoja siła, kiedy w każdej chwili siła rośnie. A ona rośnie tylko wtedy, kiedy rośnie twój wpływ na ten świat.